Wirtualny festiwal pod tytułem Mayday 2019 odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:30 w Kapustynowej przy ulicy Koźlarskiej 16 koło parku rowerowego. Będzie znajdować się tam kąt z automatami do gier wyścigowych. Będzie tam również pizzeria, bufet z różnymi rodzajami frytek i bogate źródło napojów ze świeżych owoców. Na festiwalu będą uczestniczyły zespoły Bombowa Syruwa, Arabic Rappers, Techno Alligator, Propan Fortepian. Miejsce festiwalu będzie zabezpieczone w Toytoye. Wszystkiego będzie pilnować grupa ochrony HAK. Kurs otwarcia pośredniaka w Krowilcu przy ulicy Krótkiej. 18. Od dnia 11 lutego 2019 roku w godzinach od 5:30 do 13:30. Odbywa się praca w pośredniaku, prace porządkowe, czyszczenie i malowanie ław w parku sportowym, zgrzebywanie i zamiatanie starej trawy i śmieci, skrobanie i malowanie ogrodzenia, czyszczenie, mycie i naprawa okien pośredniaka, sprzątanie wszystkich pomieszczeń, naprawa drzwi, szuflad, zamknięć, organizowanie zebrań, akademii i projektów. A teraz wydarzenia z Gołębina. Szedł drogą bardzo głodny lis, spostrzegł na drzewie kruka, który w dziobie trzymał kawał sera. Myśli, jak mu ten ser odebrać, więc się tak odezwał. Kruku, jak ty pięknie śpiewasz! Kruk zaczął śpiew, otworzył dziób, a ser mu wypadł. Prosto do lisa. Lis podziękował, a kruk odleciał. A teraz wydarzenia sportowe. Odbyły się konkursy w skokach narciarskich drużynowe na skoczniach HS205 i HS252. Na skoczni HS205 zwyciężyła drużyna Melinory, której skład był następujący: Ledor Tasada, Mart Wellings, Genus Torean, Albin Żygola. Drugie miejsce zajęła drużyna Kantori, w której skład weszli Klaus Coleman, Forrest Gibson, Turner Black, Asan True. Na trzecim miejscu znalazła się drużyna Gołębina, w której skład weszli Lech Ostroń, Donald Gebr, Roman Steć oraz Lesław Pigus. Na ostatnim miejscu znalazła się drużyna Metalanów, w której w drugiej serii dwóch zawodników skoczyło po 0 metrów, ponieważ zbyt za wcześnie wybili się z progu. Skład tej drużyny był następujący: Rodan Brekujama, Radosław Krawadal, Wacław Kruclał, Denis Brunonstał. Na skoczni HS252 również pierwsze miejsce zajęła drużyna Medinory, drugie miejsce zajęła drużyna Metalanu, trzecie miejsce zajęła drużyna Kantori, a czwarte miejsce zajęła drużyna Gołębina. Następny konkurs drużynowy odbędzie się na skoczniach HS210 oraz HS248.